ulubioną postacią był Mały Książę. Jak czytałem to jako dziecko, to ja chciałem latać z planety na planetę. Natomiast bardzo się ucieszyłem, że dubbinguję właśnie Lisa. W końcu kwestia przyjaźni jest ważną kwestią w życiu. Ta praca przy Małym Księciu była dla mnie wyzwaniem, dlatego że w końcu jakby wypowiadanie takich kultowych tekstów, jakie się pojawiają w tej książce, czy w ogóle taka jakby mówienie takich ważnych kwestii po to, żeby nie były zbyt nadęte, a jednocześnie, żeby jednak trafiały, no nie jest wcale tak, nie było wcale takie proste. Róża jest postacią. No to jest stuprocentowa kobieta, prawdziwa, wspaniała kobieta, która niektórzy mogą stwierdzić, że jest próżna. Tak, jest próżna, ale mówi, czego oczekuje, a to jest bardzo ważne. A z drugiej strony potrafi przyznać też rację, przyznać się do błędu i jest w tym ogromna mądrość. Trzecią i chyba najsmutniejszą rzeczą jest fakt, że pozwala Małemu Księciu odejść, nie zatrzymuje go, bo wie, że zanim zbuduje relacje, ten młody człowiek musi przebyć określoną drogę. I dlatego to nie jest tylko bajka ani baśń, to jest przypowieść o tym, jak ważne jest spotkanie z drugim człowiekiem, jak ważne jest budowanie relacji, jak ważne jest zapuszczanie korzeni. Myślę, że w tym filmie każdy człowiek przejdzie katarzis, jeśli mogę użyć takiego słowa. Tak, być może ono jest wzniosłe jak na bajkę, ale tak, na pewno.